Witajcie, moi drodzy. Dziś porozmawiamy o tym, jak żyć w zgodzie ze sobą, jak doceniać swoją unikalność i jak nie pozwolić, żeby inni ludzie, żeby świat, żeby ktokolwiek z zewnątrz narzucał nam, jak ma wyglądać nasze życie, co ma być dla nas ważne. I dzisiaj, kiedy przygotowywałem dla Was taki post na mojego Instagrama, na którego serdecznie zapraszam, trafiłem na taki cytat, który zainspirował mnie do tego, żeby nagrać dla Was cały materiał na ten temat. I ten cytat brzmi: Wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale wielu umiera jako kopie. I kiedy trafiłem na ten cytat, zdałem sobie sprawę, że wielu moich klientów. W pewien sposób tak by określiło swój problem. Bo wielu moich klientów zmaga się właśnie w życiu z tym, że nie czują satysfakcji, że czują jakąś pustkę, że czują jakieś zagubienie, bo właśnie przestali żyć po swojemu. Tak kawałek po kawałku oddalali się od tego życia po swojemu i zaczęli żyć pod dyktando innych osób, wedle zasad innych osób, spełniając marzenia i potrzeby innych osób, i w tym wszystkim zatracili siebie. I właśnie stąd pojawia się ta pustka. I dlatego uważam, że musimy porozmawiać o tej unikalności i o tym, jak tą unikalność własną chronić. Bo niestety w życiu wielu osób pozwalamy na to, żeby to świat, to inni ludzie, często osoby toksyczne, o których rozmawiamy na tym kanale, żeby ci wszyscy odbierali nam tą unikalność, bo my nie potrafimy tak naturalnie chronić tej swojej unikalności. Nie potrafimy być dumni z tego, kim my jesteśmy i jakie mamy zalety. Bo prawdę mówiąc, dzisiejszy świat to jest trochę świat kopii. Świat, który nie lubi oryginałów. A czemu ten świat nie lubi oryginałów? Czemu ten świat jest światem kopii? Oczywiście, dlatego, że dużo łatwiej jest sterować kimś, kto jest kopią. Dużo łatwiej takiej kopii wmówić, co jest ważne, co jest dobre, co jest złe, i ostatecznie. Manipulować taką kopią. I ten dzisiejszy świat nie lubi oryginałów, i dlatego na każdym kroku podkreśla nam nasze braki. I ten dzisiejszy świat, świat kopii, nie docenia właśnie naszych zalet, naszych talentów, naszej oryginalności i często nie daje nam prawa do tego, żebyśmy my sami wyrażali siebie i pokazywali te swoje zalety, budowali tą swoją dumę i życiową satysfakcję właśnie na tej naszej. Oryginalności, właśnie na tej naszej unikalności. Bo zobaczcie, w jak wielu sytuacjach to świat i te inne osoby próbują nam narzucić, co ma być dla nas ważne, jakie mamy mieć wartości, co my możemy, a czego nie możemy zrobić, jak często to inni ludzie albo świat wyznaczają nam granice naszych własnych możliwości, a my nawet z tym nie dyskutujemy. I zobaczcie, jak często to inni ludzie. Próbują nas ukształtować tak, jak to im będzie wygodnie, zupełnie się nie przejmując tym, że my w takiej narzuconej roli możemy się dusić, możemy nie odczuwać satysfakcji, możemy nigdy nie mieć takiego życiowego spełnienia, ale dla innych osób, jeżeli ta nasza rola jest wygodna, to tak łatwo nie ustąpią. Dlatego tak często moi klienci zmagają się z tym, że oni są już gotowi do zmiany, że chcą się zmienić. A to ich środowisko strasznie trzyma ich w tym jednym miejscu, ponieważ środowisko przyzwyczaiło się do ich roli. Dlatego ich partner, partnerka, rodzina, przyjaciele, ogólnie grono znajomych, nawet ludzie w pracy nie pozwalają nam tak łatwo się zmienić, ponieważ jeżeli my w pewien sposób jesteśmy podporządkowani pod nich i realizujemy jakieś ich potrzeby, to kiedy my się zmienimy, oni też będą mieli trochę trudniejsze życie, i dlatego nas trzymają w tej jednej roli, i dlatego ten świat kopii jest widoczny na każdym kroku w naszym dzisiejszym świecie. Jakiś czas temu nagrałem dla Was taki osobny materiał, który, w którym nazwałem. Że warto żyć po swojemu, a nie po cudzemu. I jest to takie hasło, które przejawia się w wielu waszych wiadomościach, że chcielibyście się nauczyć żyć po swojemu, bo macie już dosyć tego życia po cudzemu. I dziś chciałem was skłonić tym materiałem do tego, żebyście zastanowili się jeszcze raz, tak na najgłębszym poziomie, czy żyjecie na swoich własnych zasadach. A może żyjecie, próbując za wszelką cenę zaspokoić inne osoby i zadowolić te inne osoby, i nawet jak bardzo mocno się staracie, żeby wszyscy wokół byli zadowoleni i szczęśliwi, to i tak się tak nie dzieje. I wtedy pojawia się poczucie winy, pojawiają się wyrzuty sumienia, bo my tak bardzo się staramy, a nasze otoczenie i tak tego nie potrafi docenić. I kiedy próbujesz za wszelką cenę. Zadowolić inne osoby dookoła, bardzo często też przejmujesz odpowiedzialność za te inne osoby. Na przykład przejmujesz odpowiedzialność za emocje tych innych osób. I przykładowo, jak pracuję z osobami, które mają problem w związku, i są to osoby, które właśnie próbują zadowolić wszystkich dookoła, i na przykład zadowolić tak maksymalnie swojego partnera czy partnerkę, to takie osoby przejmują odpowiedzialność za emocje tej drugiej osoby i mówią: No tak. To on czy ona jest przeze mnie zła, bo ja się za, mar, za, za mało staram. Jak się lepiej postaram, to na pewno ten mój partner czy moja partnerka nie będzie mieć tyle w sobie tych negatywnych emocji. Ale często nie jest to prawda, bo nie możemy brać odpowiedzialności za czyjeś życie i nie możemy brać pełnej odpowiedzialności za czyjeś emocje. Ta druga osoba też musi nauczyć się tego, że może zarządzać swoimi emocjami. I to nie my zawsze jesteśmy winni temu, że ta druga osoba ma w sobie złość i inne negatywne emocje. I kiedy tak przyglądamy się tej unikalności, tym naszym zaletom, naszym wadom, możemy zacząć zastanawiać się: no dobrze, czy ja żyję jako oryginał? Każdy z nas powinien sobie zadać to pytanie. Czy ja żyję dziś, w tym momencie w moim życiu, jako oryginał? Czy mam taką świadomość, że żyje w zgodzie z samym sobą i czy daje sobie prawo do tego, żeby żyć w zgodzie ze sobą, czy w ogóle daje sobie prawo do tego, by marzyć. Często, jeżeli nawet mówię o marzeniach, to wiele osób się wycofuje, bo temat marzeń w naszym dzisiejszym świecie jest tak trudny i tak często unikamy tego tematu. Że naprawdę trudno jest nawet z kimś porozmawiać o tym, jakie ktoś ma marzenia, bo taka osoba nawet boi się zastanowić, czy w ogóle może do siebie dopuścić te marzenia. Wiele osób, które nie żyją w zgodzie ze sobą, a więc nie żyją jako ten oryginał, nie dają sobie prawa do tego, by. Realizować swoje pragnienia, by domagać się zaspokajania własnych potrzeb. Takie osoby są skupione na tym, żeby zaspokajać potrzeby innych osób, natomiast swoje własne potrzeby usuwają gdzieś na bok, na ostatnie miejsce. I kiedy zastanawiasz się, czy żyjesz jako ten oryginał, musisz też zadać sobie takie pytanie, czy ty dajesz sobie prawo mówić głośno o tym, co ci się podoba. Co ci się nie podoba, a więc czy potrafisz wyznaczać granice? Osoby, które do mnie trafiają na konsultacje indywidualne, bardzo często mają duży problem z tym, żeby wyznaczać swoje granice, bo ich granice są bardzo płynne i często te granice są dla nas narzucane przez inne osoby, a my czujemy, że nie jesteśmy do tych granic dopasowani. A więc zastanów się, jeżeli chcesz żyć jak oryginał, to, czy dajesz sobie prawo do tego, by mówić, co ci się podoba, co ci się nie podoba, by mówić tak, ale by mówić też nie w momencie, kiedy ty czujesz, że nie masz na coś ochoty. I kiedy zastanowisz się, czy żyjesz jak ten oryginał, to musisz się też zastanowić, czy może żyjesz jako kopia. Czy pozwalasz sobie na to, aby ktoś narzucił ci swoje własne marzenia. Czyli na przykład w związku to tylko jedna osoba ma prawo marzyć, ma prawo realizować swoje marzenia, a druga osoba ma się podporządkować. Jest wiele takich związków, w których właśnie tylko jedna osoba zaspokaja swoje marzenia i nie widzi w tym nic złego. Zastanów się, czy pozwalasz, aby ktoś inny narzucił ci wiarę, że Twoje potrzeby są na ostatnim miejscu. Bardzo często właśnie ten świat, nasze otoczenie domaga się tego, żebyśmy usunęli swoje potrzeby, schowali je gdzieś głęboko i nawet o nich nie mówili, bo jest tyle innych potrzeb do zaspokojenia, które mają inne osoby, że nasze potrzeby tylko w tym przeszkadzają. I tak właśnie świat próbuje nami manipulować i spychać te nasze potrzeby na bok. I kiedy żyjesz jako taka kopia, i pozwalasz sobie na to, żeby ktoś narzucił ci taki sposób patrzenia na świat, narzucił ci swoje lęki, swoje obawy i obarcza cię różnymi takimi wierzeniami o świecie, które nie są dla ciebie korzystne, to możesz iść przez życie właśnie pełna lęków, pełna obaw, że ludzie są źli, że świat jest paskudnym miejscem. A ta osoba, która podsyca w Tobie te lęki i próbuje narzucić Ci jakąś rolę, która dla niej jest wygodna, to jest zazwyczaj osoba, która próbuje pokazać, że wszyscy dookoła są źli, a tylko ona jest dla ciebie dobra, tylko ona dla Ciebie jest wybawieniem, natomiast to nigdy nie działa w taki sposób, bo ta osoba próbuje narzucić Ci pewną rolę, zrobić z ciebie konkretną kopię, ale nie docenia Twojej oryginalności, nie docenia tego, co ty masz unikalnego w sobie i nie pozwala ci tak naprawdę żyć. I kiedy rozmawiamy o tym, czy czujesz się jako ten oryginał, czy czujesz się jako taka kopia, to musisz się też zastanowić. Jeżeli masz w sobie choć cień tej kopii, to czyją kopią tak naprawdę jesteś? Czy jesteś kopią swoich rodziców, czy jesteś kopią nauczycieli, znajomych, czy jesteś kopią swojego dawnego partnera, albo obecnego partnera? A może jesteś kopią jakiegoś celebryty z internetu albo z telewizji? Czyją kopią jesteś? Czy wartości próbujesz przejąć? Czy im życiem próbujesz żyć? Bo kiedy sobie to uświadomisz, bardzo łatwo będzie ci w końcu zadawać sobie pytanie: czy to jest moje? Czy to jest właśnie narzucone z zewnątrz? Czy to jest ta kopia, którą próbuję się stać? I wtedy dużo łatwiej odkryć swoje własne potrzeby, wartości, pragnienia. I oddzielić je od tych, które są tą kopią, tym czymś, co jest narzucone. Kiedy widzimy, że jesteśmy kopią rodziców, widzimy też pewne schematy, które właśnie z tą kopią przejęliśmy. Kiedy widzimy, że jesteśmy kopią naszych znajomych, to widzimy w sobie lęki, obawy, pewne wartości, pewne przyzwyczajenia właśnie tych znajomych, a niekoniecznie muszą być to nasze lęki. I dlatego dużo łatwiej możemy się ich pozbyć w momencie, kiedy sobie uświadomimy, że my w sobie tych lęków nie mamy. One przyszły nam właśnie z tego, że próbujemy być kopią innych osób z naszego otoczenia. I kiedy odrzucimy tą kopię, wiele naszych lęków, wiele tego, co do nas tak naprawdę nie pasuje, można bardzo łatwo usunąć ze swojego życia. Natomiast musicie pamiętać, że bycie w życiu takim oryginałem. Wymaga dużej odwagi, bo tak jak powiedziałem, dzisiejszy świat jest raczej światem kopii. A bycie oryginałem wymaga od nas odwagi, pracy nad sobą, wymaga od tego, żebyśmy stawiali granice. I jeżeli macie odwagę być sobą, doceniać swoją unikalność i być tym oryginałem, to musicie mieć taką chęć do tego, żeby poznać siebie. Poznać swoje marzenia, wartości, potrzeby, ale poznać też swoje mocne i słabe strony. Bo o to chodzi w byciu unikalnym, o to chodzi w byciu oryginałem, że każdy z nas ma swoje wady, zalety, każdy z nas ma swoje mocne i słabe strony. I kiedy ty tworzysz swoją oryginalność, to żyjesz w zgodzie ze swoimi atutami i nie próbujesz walczyć ze wszystkimi swoimi wadami, bo to może ci zająć całe twoje życie. Kiedy walczysz ze swoimi słabościami, ale to jest często walka tylko i wyłącznie z wiatrakami, bo poświęcasz całe życie, żeby chociaż odrobinę wzmocnić to, co naturalnie jest w tobie słabe, ale nie doceniasz tego, co już w tobie jest wartościowe, co jest mocne, to jest Twoim atutem, co czyni cię unikalnym. I takie życie, w którym chcesz tylko samego siebie naprawiać, to jest życie w takim ciągłym rozczarowaniu. No, bo nie możesz skupiać się tylko na swoich brakach i błędach. Musisz nauczyć się doceniać samego siebie, musisz nauczyć się być dumna z tego, kim jesteś i jakie masz unikalne talenty. Każdy z nas jest inny i każdy potrafi znaleźć w sobie coś unikalnego, coś, co może być, nazwać swoim talentem, coś, z czego może być dumny. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiejszy świat Raczej pokazuje nam nasze słabości, abyśmy właśnie tymi słabościami się zajmowali, przejmowali się nimi i nie doceniali swoich atutów. A każdy z nas ma te atuty, tylko większość z nas nie potrafi odkleić się od swoich słabości i zobaczyć tych właściwych atutów, które właśnie tak naprawdę czynią nas oryginalnymi i które czynią nas unikalnymi. A więc pamiętajcie, że jeżeli chcecie mieć odwagę żyć po swojemu, żyć na własnych zasadach, a nie na cudzych zasadach, to musicie mieć odwagę do tego, żeby spojrzeć na swoje atuty, na swoje zalety, na swoje talenty, a nie skupiać się tylko i wyłącznie na swoich brakach i słabościach. I tej odwagi potrzebujemy właśnie do tego, żeby poznawać siebie. Ale poznawanie siebie to jest tylko jeden krok. Trzeba wykonać kolejny krok, żeby tym oryginałem się stawać. I ten kolejny krok to jest taka chęć do tego, żeby zmieniać samego siebie. I w tej zmianie samego siebie chodzi tak naprawdę o trzy rzeczy. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wzmocnić to, co już jest w tobie dobre, co sprawia, że twoje życie jest lepsze, aby to wzmocnić. Z drugiej strony chodzi też o to, żeby wypracować to, czego ci brakuje, bo jeżeli masz jakieś potrzeby, jakieś marzenia i ewidentnie widzisz że brakuje ci jakichś umiejętności, że brakuje ci jakiejś wiedzy, to musisz to zdobyć, aby dopiero zrealizować swoje marzenia. Tak jak się mówi z pustego, to i salomon nie naleje, a więc jeżeli nie mamy jakichś umiejętności, to nie możemy rzucać się z motyką na słońce, bo wtedy tylko skazujemy się na porażkę. A więc, żeby pracować świadomie nad zmianą siebie, trzeba wzmocnić to, co w nas już jest dobre, czyli ten nasz naturalny potencjał, ale też określić to. Czego nam brakuje do realizacji naszych marzeń i po prostu to wypracować. I jest jeszcze trzecia rzecz. Musimy dzięki temu, że znamy siebie, zacząć osłabiać to, co nam szkodzi. A jeżeli możemy całkowicie się pozbyć z naszego życia czegoś, co nas wyniszcza, co nas, co nas osłabia, co w ogóle nam szkodzi, no to po prostu musimy się jak najszybciej tego pozbyć. A więc widzicie tutaj, że jeżeli chcemy świadomie zmieniać siebie, to musimy w trzech aspektach pracować jednocześnie. Czyli wzmacniać to, co dobre, wypracowywać to, czyli uczyć się tego, czego nam brakuje w kontekście realizacji naszych marzeń, naszych potrzeb, ale też musimy osłabiać lub całkowicie pozbyć się tego, co nam szkodzi, co nas wyniszcza. I kiedy te trzy kroki realizujemy, wtedy zmieniamy z pełną świadomości sami siebie i w ten sposób nasze życie jest bliższe temu życiu oryginalnemu, a nie temu życiu kopii. Bo kiedy wzmacniacie to, co dobre, co to jest dla was naturalne, stajecie się oryginalni. Kiedy patrzycie na swoje marzenia i to, czego wy potrzebujecie, żeby... Te marzenia zrealizować. Nie patrzycie na wszystkie swoje braki i słabości, tylko patrzycie na jakiś brak w tym konkretnym momencie, do tego konkretnego celu czy marzenia i możecie się tego nauczyć. I to nie jest tak wszechogarniające, że wszystkiego wam brakuje, że na nic sobie nie możecie pozwolić. Wiecie dokładnie, czego potrzebujecie w danym konkretnym momencie, możecie się tego nauczyć i dzięki temu zrealizować swoje marzenie. I ten trzeci krok, który też tu jest ważny, to jest to osłabianie tego wszystkiego, co nam szkodzi, a więc to jest taka świadomość, że masz swoje plany, potrzeby, marzenia, ale jest coś takiego w Twojej codzienności, jakieś Twoje nawyki, schematy myślenia, to co przejęłaś, czy przejąłeś od innych osób, których trochę byłeś kopią, ale to nie jest coś, co pozwala Ci żyć i wykorzystywać swój potencjał. A więc jeżeli zauważysz, że to jest coś niewłaściwego w twoim życiu, coś co cię osłabia, to po prostu musisz się tego pozbyć. I tak jak mówiłem, bycie oryginałem wymaga odwagi, bo paradoksalnie można powiedzieć, że dla wielu osób życie jako kopia, czyli pod do innych osób, jest dużo łatwiejsze niż życie w zgodzie ze sobą. Bo tak jak wam mówiłem, jeżeli chcemy się zmienić, chcemy Podkreślić tą swoją oryginalność, to znajdzie się naprawdę wiele osób, którym się stoją, to nie spodoba. Te osoby będą wywierały na nas presję, będą chciały, żebyśmy wrócili do dawnej roli, bo dla nich ta rola była wygodna. Wiele osób próbuje nas zmienić na siłę, próbuje nam pokazać, jaką kopią powinniśmy być. Wiele osób bawi się, manipuluje naszymi emocjami, wpędza nas w kompleksy, podcina nam skrzydła, wywiera na nas taką presję. Po której pojawia się poczucie winy. Dlatego nie ma się co dziwić, że jeżeli teraz zdajesz sobie sprawę, że nie żyjesz jako ten oryginał, tylko żyjesz jako ta kopia, to właśnie dlatego, że ta presja otoczenia była tak duża, i właśnie paradoksalnie bycie kopią było do tego momentu dużo łatwiejsze niż bycie tym oryginałem, bo ta presja otoczenia jest naprawdę duża. Natomiast jeżeli chcesz żyć po swojemu i chcesz, być tym oryginałem i chcesz znaleźć w sobie tą odwagę do tego, żeby żyć na własnych zasadach. Chcę, żebyś zadał, czy zadała sobie jedno pytanie: Co obecnie robisz w życiu, wbrew sobie? I to pytanie odnieść do trzech najważniejszych aspektów Twojego życia. Co obecnie robisz wbrew sobie w Twoich relacjach? Co obecnie robisz wbrew sobie, w twojej pracy oraz... Co obecnie robisz wbrew sobie w kontekście swojego zdrowia i swojego własnego rozwoju? Odpowiedź na to pytanie pokaże ci, w którym obszarze odczuwasz największą presję, a ta presja zmusza cię właśnie w tym obszarze do tego, żebyś żyła wbrew sobie i utrudnia ci to bycie tym prawdziwym oryginałem. Utrudnia ci to korzystanie ze swoich takich unikalnych zdolności. I ważne jest wybrać, gdzie ta presja jest największa. Bo czasami jest tak, że my w pewnych obszarach jesteśmy bardziej oryginalni, Natomiast inny obszar, w których my jesteśmy kopią, to jest tak silny obszar, że ta presja się rozlewa na całe nasze życie. A więc jeszcze raz zastanów się, co obecnie w swoim życiu robisz wbrew sobie. W relacjach, w pracy, w kontekście własnego zdrowia i rozwoju, to pytanie pomoże ci wystartować, jeżeli chcesz mieć takie oryginalne życie i chcesz odrzucić to, co do ciebie nie pasuje i skupić się na tym, co jest dla ciebie naprawdę potrzebne. I jeżeli znajdziesz już ten obszar, w którym robisz najwięcej wbrew sobie, to zadaj sobie jeszcze jedno ważne pytanie. Czy Możesz w tym momencie, już dziś, kiedy sobie to uświadomisz, zrezygnować z czegoś, co robisz wbrew sobie. I znajdź chociaż jedną taką rzecz, którą automatycznie od razu możesz odrzucić. I zacznij od tej jednej rzeczy, bo kiedy czujesz, że żyjesz wbrew sobie, ale jednocześnie nie możesz z niczego zrezygnować, no to czujesz się w pułapce i to ci nie pozwoli się rozpędzić. Dlatego chodzi o to, żeby znaleźć różne rzeczy w różnych obszarach, w których ty żyjesz wbrew sobie, i wybrać taką rzecz, a na pewno taką znajdziesz, którą niemal od razu możesz zmienić, z której niemal od razu możesz zrezygnować. I zrezygnuj z tego. I daj sobie takie pozwolenie na to, że już nie chcesz żyć dłużej wbrew sobie. Zacznij od czegoś małego. I Doświadczenie tego, że ty możesz odrzucić od siebie coś, co sprawia, że żyjesz wbrew sobie, doda Ci wiary w to, że ogólnie możesz przebudować swoje życie i nie być w tym życiu kopią, a być tym oryginałem. Nie żyć na cudzych zasadach, a zacząć żyć po swojemu. Także dajcie znać, czy. Zrobiliście to ćwiczenie? Czy zadaliście sobie to pytanie: co robisz wbrew sobie w relacjach, w pracy, w kontekście własnego zdrowia czy rozwoju? I czy znaleźliście ten, tą jedną małą rzecz, którą niemal od razu można zmienić? Bo od tego właśnie zacznie się wasza zmiana. Dajcie też znać, jak widzicie ten dzisiejszy świat. Czy jest to bardziej dla was świat oryginałów, czy bardziej świat kopii? Czekam na Wasze komentarze, bo myślę, że ten temat jest na tyle otwarty i na tyle inspirujący, że każdy z Was może przedstawić swoje własne stanowisko. I jeszcze jedna mała rzecz. Jeżeli czujecie, że ktoś w Waszym otoczeniu żyje pod ogromną presją innych osób, wyślijcie temu człowiekowi, tej osobie ten materiał, niech posłucha, może z nim porozmawiajcie na ten temat i pokażcie mu, że życie pod presją. I bycie taką kopią. W dzisiejszym świecie jest czymś normalnym. Natomiast żeby żyć jako ten oryginał, trzeba mieć odwagę. A żeby mieć odwagę, warto po prostu na początku przyjrzeć się temu, jak wygląda nasze życie i znaleźć mały krok, który pozwoli nam iść w nową stronę, nabrać tego rozpędu. Wszystko zaczyna się od małego kroku. I wasz komentarz też może być takim małym krokiem i dla Was, i dla innych osób, które czytają te komentarze, które inspirują się Waszymi komentarzami, Waszymi podpowiedziami. Dlatego bardzo Was do tego zachęcam, a jeżeli ktoś chce mieć większy dostęp do takich cytatów, od którego zacząłem ten dzisiejszy materiał, to zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam co jakiś czas właśnie wrzucam takie inspirujące te cytaty, które mogą Wam pomóc w myśleniu o sobie, określaniu swojej sytuacji, Ogólnie w życiu i w rozwoju. Także zapraszam.